Dziś wracamy do stylu Sit Down i zajmiemy się kolejną z postaw we freestyle futbolu, mianowicie często spotykaną w tym sporcie sztuczką, jaką jest trzymanie piłki na podeszwie naszego buta, kiedy jesteśmy w pozycji leżącej. Jest to absolutny trzon wielu pochodnych ewolucji, więc obowiązkiem każdego początkującego gracza jest poświęcić tak długo czasu na ten trik, ile potrzeba na jego pełne opanowanie. Więc dziś ruszamy wspólnie z nauką Solstala. Na pozór, jak widzicie, wygląda to całkiem łatwo, ale jak już się pewnie domyślacie, nie wszystko, co prosto wygląda, również łatwe do wykonania w praktyce jest. Was ciekawi jednak pewnie, od czego w takim razie rozpocząć naszą naukę. Najpierw pora na przyjemne aspekty tego treningu, ponieważ kładziemy się, najlepiej na łóżku, dywanie bądź materacu, bierzemy piłkę w dłonie, unosimy naszą lepszą nogę i wyrzucamy piłkę na taką wysokość, żeby zatrzymała się chociaż na moment na podeszwie buta. Powtarzamy to ćwiczenie nawet kilkadziesiąt razy, za każdym kolejnym starając się chociaż na chwilę dłużej zgasić piłkę na nodze. Trudność tego triku polega na wyuczeniu się ustawienia naszej stopy względem nowej perspektywy patrzenia, więc będzie nam zależeć na jak najdłuższym utrzymywaniu piłki na podeszwie. Miejsce, w którym powinna znajdować się nasza piłka, macie w tej chwili na ekranach. Jeśli potraficie utrzymać piłkę na podeszwie około 20 sekund, starajcie się zmienić sposób podrzutu piłki. Próbujcie w takim razie chwycić piłkę stopami w pozycji siedzącej, tak jak prezentowaliśmy w naszym poradniku do podstaw stylu sit down, i sprawnym, równym ruchem całego ciała przechodzimy do pozycji leżącej, wypuszczając w końcowej fazie kładzenia się naszą piłkę z pomiędzy nóg i staramy się balansować tak długo, jak tylko jesteśmy w stanie. Wzrok przez cały czas skupiamy na piłce i korygujemy jej położenie odpowiednimi ruchami naszej stopy. Później możemy próbować również rzutu z takiej oto kołyski. A później rzecz jasna skapkowania. Tak jak prezentowaliśmy w naszym poradniku do podstaw stylu sit down, teraz przyszła pora na bardziej skomplikowane przejście, czyli z trzymania piłki na karku do trzymania piłki na podeszwie. W tym celu musicie mieć naprawdę bardzo dobrze opanowanego Nextala, do którego poradnik macie w tej chwili na swoich ekranach. Wrzucamy piłkę z karku do góry i jednocześnie w szybki, lecz w miarę opanowany sposób kładziemy się na plecy, unosimy nogę i momentalnie staramy się opanować piłkę na naszej podeszwie. Później możemy ćwiczyć jeszcze trzymanie sola w pozycji popularnie kojarzonej jako świeca. Tutaj należy podeprzeć się mocno rękoma za biodra i wynieść ciało jeszcze wyżej niż poprzednio, nie tracąc jednocześnie kontroli nad piłką. To by było na tyle w tym ostatnim materiale w 2015 roku. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzone pół roku i widzimy się już, mamy nadzieję, w jeszcze owocniejszym w postępy roku 2016. Szczęśliwego Sylwestra, nowego roku, udanego harcenia. Siemano i widzimy się już w następnych materiałach.